Witam Was bardzo serdecznie przy tym Konradowicach. To jest kolejny odcinek symulatora maszyna. To znaczy odcinek. No nie jest tutaj do końca odcinek, jest to poradnik. Jest to poradnik, jak uruchomić EN57 po modernizacji. Oczywiście jest to też. Działa też tak samo praktycznie jak inne lokomotywy, zbyt dużej różnicy tutaj nie ma, dlatego też można temu nadać też tytuł poradnika ogólnego do symulatora, jak uruchomić na przykład EP07. No i tak, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do samej gry. Właśnie klawiszami S wydajemy wysoki sygnał, klawiszem A wydajemy niski ton syreny. Więc tak, na dobry początek, jeśli chcemy załączyć baterię w naszej lokomotywie, w tym przypadku elektrycznym zespole trakcyjnym, klikamy na klawisz J, czyli załączamy baterię i kasujemy czuwak. W tym przypadku SHP, bo to jest jeden i ten sam klawisz z klawiszem spacji. Następnym elementem, jaki należy wykonać, jest podniesienie pantografów. Podnosimy pantograf tylny i pantograf przedni. Oczywiście na rozkład się nie da co patrzeć, no my tu nie jedziemy według rozkładu, tylko pokazujemy, jak uruchomić lokomotywę. Możemy sobie ustawić pozycję świateł na pozycję do jazdy. Jak ładnie widać, się załączyły też i światełka w przedziale, w członie pasażerskim, jak tylko podnieśliśmy pantografy. I to już się robi z automatu. Następnie należy przełączyć nastawnik hamulca. Tego, jeśli chodzi o uruchamianie lokomotywy, nie ma. A jeszcze tak dopowiadając do pantografów, pantografy można również podnieść klawiszami O i P na klawiaturze. P pantograf przedni, O pantograf tylny. Więc tak, nastawa hamulca. Tak jak już to mówiłem, nie ma tego w lokomotywach normalnych, innych jest tylko w tym N57 po modernizacji. W żadnej innej lokomotywy, w żadnym innym zespole trakcyjnym też się już tego nie spotka. Więc tak, początkowo nastawnik typu hamulca jest ustawiony na próbę szczelności. Teraz tak, lewym klawiszem myszy go ustawiam, albo chcę mieć samo hamowanie pneumatyczne. Albo elektropneumatyczne. Albo mechaniczno-elektrodynamiczne. Jeżeli oczywiście nie ma się zakazu od linii przewozowych, należy ustawić w pozycję med. Następnie powinniśmy uruchomić wyłącznik szybki. Możemy to zrobić poprzez kliknięcie na przełącznik.
lub klawiszem M na klawiaturze. Teraz tak, dostosowując się również do innych lokomotyw, klawiszem X uruchamiamy przetwornicę, a potem uruchamiamy klawiszem C sprężarkę. W tym akurat elektrycznym zespole trakcyjnym, jak uruchamiamy wyłącznik szybki, reszta uruchamia się automatycznie. I takim sposobem jesteśmy przygotowani do jazdy. I teraz już, jak chcemy jechać oczywiście do przodu, powinniśmy opuścić pantograf przedni. Możemy to również zrobić klawiszem P na klawiaturze. Jak to było tu ładnie pokazane, nad drzwiami. Teraz jeszcze tak przechodząc do radia. Klawiszem 6 na tym radyjku zmieniamy kanały radia, a czwórką nie odejmujemy. I na przykład przełączmy się na kanał 10 i przetestujmy, czy radio stop działa. Dobrze, więc przetestowaliśmy radio stop działa. Tu już nie trzeba luzować lokomotywy. Jeśli by się komuś zdarzyło kiedyś zaciągnąć przez przypadek hamulec awaryjny, albo by robił próbę radio stopu, powinien potem użyć klawisza numer 4 na klawiaturze numerycznej i wtedy lokomotywa by się wyluzowała. I takim sposobem lokomotywa jest gotowa do jazdy naprzód. Żeby nie być dosłownym, zaprezentuję plusem na klawiaturze numerycznej przepustnicę przełączymy na pozycję do przodu. Czyli sobie ustawiamy nastawy poziomu nastawnika jazdy. I klawiszem numer 3 na klawiaturze numerycznej zahamowujemy pociąg na przykład na drugą pozycję, czyli dwa razy trzeba nadusić. I pociąg się zatrzymuje. Może również też inne pozycje ustawić, wtedy pociąg będzie hamował gwałtowniej. Kropką na klawiaturze numerycznej przełączamy się na odpompowywanie hamulca. Szóstka jest to poziom neutralny hamulca. Jak to ładnie można tu zobaczyć na dźwigni nastawnika hamulca. Więc myślę, że w tym momencie możemy zakończyć na tym ten poradnik. Myślę, że się na pewno komuś przyda. A więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.